Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić na wywiad z autorką tej oto pracy, nazwiska mieszkańców Raciborza, panią dr Aliną Zimną. Cześć Alina. Hej. Alina, powiedz mi, jak się mówi, doktor czy doktorka? Jak się do Ciebie zwracać? Alina Zimna. Ewentualnie ale, najlepiej ale jeżeli Alina. Bym potrzebował. Okej. Doktor. Doktor? Tak, a doktorka. Nie jest to na przykład za bardzo męska odmiana? Dla mnie absolutnie nie. Mnie w ogóle śmieszą te nowe nazwy teraz. Ja wiem, że to już jest prowadzone. No. Magisterka, doktorka. To jakoś tak okay. Nie do końca okej okay dla mnie. Dobrze, dobrze. Stara wersja jednak jest lepsza dla mnie. Słuchaj, miałabyś jakieś powiedzonko czeskie na dobry początek naszego wywiadu? A mogę niemieckie? Bo mi tak akurat wpadło. Proszę. Ale Anfang ist schwer. I to znaczy, każdy początek jest trudny. Jako, że dzisiaj mamy pierwszy raz w ogóle nagrywania jakiegokolwiek, to myślę, że jest adekwatny do tego i myślę, że damy radę. Dobrze. Alina, proszę, rozwiń taką frazę. Alina Zimna była przeznaczona do tego, żeby napisać tą książkę. Dlaczego? Ja myślę, że przeznaczenie to jest kwestia czegoś, co się dzieje krok po kroku i przypadkowo. Przynajmniej w moim życiu dużo jest przypadków, które jak widzę później z perspektywy czasu gdzieś tam mają sens, bo spotyka się konkretnych ludzi, z którymi się później współpracuje i na koniec wychodzi właśnie coś takiego jak książka na przykład. No ale czekaj, jesteś germanistką, nie? Tak. Czy tylko? Nie, też jestem bohemistką. Z językiem polskim chyba też dajesz radę. Oczywiście, no to już nie mam wyjścia, bo tu całe życie mieszkam, ale też jestem Ślązaczką. Jeszcze to. Tak. Czy to nie jest jakaś wskazówka, żeby się zmierzyć z takim tematem jak mieszkańcy Raciborza? Po napisaniu tej książki myślę, że to był świetny pomysł i że to była wskazówka, którą ja wcześniej widziałam, dopiero jak ją napisałam. Językoznawstwo jest bardzo trudną nauką, w pewnym sensie dla większości z nas dość ezoteryczną. A gdybyś tak mogła w sposób taki prostszy wyjaśnić, jakie informacje, jakie zagadki przeszłości możemy rozkodować, analizując nazwiska mieszkańców? Mm-hmm. Co możemy dowiedzieć się? Na przykład pierwotnie nazwiska pochodziły od imion. Dajmy na to, bo jak wiemy, wcześniej było dużo mniej ludzi i trzeba było po prostu jakoś ludzi rozpoznawać. W pierwszym w ogóle etapie były tylko imiona, następnie było coraz więcej ludzi, więc trzeba było jakoś tych ludzi rozpoznawać, tak żeśmy to wcześniej powiedzieli, więc dodawali nazwiska. Nazwiska powstawały na przykład od miejsca zamieszkania, na przykład Adam pod górką, pod lasem i tak dalej. Następnie było coraz więcej ludzi i znowu zaczęto się zastanawiać, jak teraz ugryźć ten problem nazwisk. No to wzięto pod uwagę na przykład cechy człowieka. Na przykład bystry, mądry, czy też negatywne, głupi, gruby i tak dalej. Kolejnym etapem... To dobrze, że ta epoka minęła. Tak. Kolejnym etapem też były na przykład nazwiska odojcowskie. Dajmy na to, ojciec nazywał się Adam, to wzięto nazwisko od imienia ojca i tak dalej. No ale dobrze, wiemy, że są te różne źródła nazwisk, ale jakie informacje językoznawca może z nich po prostu się dowiedzieć, nie? Jakie informacje? Tak konkretnie. Okej. Jeszcze raz poproszę. Jakie informacje? Bo to, że kształtowało się to na przykład od kwestii cech, jak tutaj sobie zaznaczyłem, nie? To mnie bardzo... Czekaj, może chwilkę, ja sobie tutaj włączę takie swoje akcesorium, bo już nie daję rady. Nie wiem, czy wygląda odpowiednio naukowo, ale widzę to w ten sposób. Na przykład właśnie nazwisko w stylu, znaczy nazwisko, nazwa, łakomy, brudek, no, średnio, nie? Albo... Na przykład takie nazwiska jak Bąk Kopyto, Bogaty, Dostatni,
dostatni, zły. Jak to jest mieć takie nazwisko jak Jutro Precz, albo Nie Tu Był, albo Wszędzie Marcin, nie? Jak to jest, jak się dziedziczy takie nazwisko? Znaczy, i jakie informacje możemy z tego w sumie wyciągnąć? Ja myślę, że wcześniej miało to znaczenie. W tej chwili nie. Powiem na przykładzie mojego nazwiska, jako że nazywam się Zimna. No właśnie. I to wcale nie oznacza, że jestem zimna, tylko po prostu mam takie nazwisko. Aczkolwiek zawsze, bo ja też pracowałam wcześniej w szkole, jak uczniowie słyszeli moje nazwisko, to oczywiście śmiech pojawiał się na sali. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, było to odzwierciedlenie na przykład cech ludzkich, czy tam zawodu i tak dalej. Ale dzisiaj to po prostu jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie. A kwestia narodowości, bo w książce znalazłem informację, że właściwie Ratzybusz z racji swojego położenia właściwie zgromadził przy tej ewidencji nazwisk około 32 tysięcy nazwisk, nie? Różnych narodowości, nie? Co możemy wyczytać w kontekście, można tak powiedzieć, różnych brzmiących w różnych językach nazwisk Ratzyborza? Czego się dowiadujemy? To znaczy, możemy po prostu jakby, brzydko powiedziawszy, przyporządkować jakby ludzi do danego kraju. Aczkolwiek to i tak nie jest na 100% pewne ze względu na to, że te nazwiska mogą być dziedziczone, to mogą być od pokoleń te osoby tutaj. Jak na pewno też wiesz, w Ratzyborzu prowadził szlak handlowy z południa na północ, tak samo na wschód, na zachód, czy na odwrót. I ludzie nie tylko przychodzili tutaj, ale czasami ktoś zostawał, czasami jakieś dzieci się rodziły i tak dalej. Także wiesz też jeszcze, że byliśmy pod różnymi zaborami. Były tutaj Niemcy, były tutaj Czechy. Przede wszystkim był tutaj Śląsk. Dlatego ta różnorodność tych nazwisk, jeżeli chodzi o narodowość. W ostatnich czasach przybywa coraz więcej nazwisk ukraińskich. Jak wiadomo, po II wojnie światowej nastąpiło przesunięcie granicy i po prostu Polacy zostali jakby za granicą na terenach Ukrainy. Stąd migracja ludzi właśnie ze wschodu, od momentu, gdy pozwolono jakby po prostu przyjeżdżać ludziom, czy tam za chlebem, czy tam po prostu czuli się Polakami. Czyli śledząc pojawianie się różnych nazwisk, możemy w jakimś tam sensie rozumieć te migracje, które powodują to, że tworzy się ta wielokulturowa, można powiedzieć, społeczność naszego miasta. Oczywiście. To czekaj, to sprawdźmy. Jak uważasz, co da się wyczytać z takich nazwisk jak Habener, Heitzer, Heiter, Heitzer, 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 Halfer, Hammer, Haschler, Hauder, Hasselmeier, Hasler, Heifinger? Czy tylko to, że są niemieckie, czy nie, jeszcze niektóre coś? Nie, niektóre mają znaczenie. Na przykład tam był Hammer nazwisko. No. Hammer to jest młotek. Młotek, tak? Tak. Aha, Heitzer, czyli się czasami kumulują i tak, na przykład, że mamy niemieckie nazwisko, tak, i jednocześnie jakąś funkcję, tak? Tak. Heitzer od Heizen, czyli od palić, czyli ktoś, kto palił gdzieś tam na przykład w jakiejś kotłowni, czy w piecu i tak dalej. Jakie było pytanie? Co stoi na przeszkodzie, żeby zamienić te pewne badania, które prowadziłaś, pisząc tą książkę, na koncepcję szerszą, jeszcze bardziej pełną? Mianowicie słownik Ratzyborza. Jakąś ewidencję nazwisk Ratzyborza. To znaczy, powiem tak. Może dziwne pytanie, ale przyznam, że w tle po prostu zaintrygowała mnie ta informacja, że te dzisiejsze nadwrażliwość na kwestie danych osobowych, ona właściwie powoduje to, że językoznawstwo może mieć kłopoty ze swoim rozwojem, ponieważ ludzie tak pilnują swoich jakby informacji, że nie chcą wszystkiego ujawniać, nie? Tak, dokładnie, formalne przeszkody, dlatego żadnej informacji nie zyskamy z żadnych urzędów. Ja miałam to szczęście, że jeszcze materiał zdobywałam przed tym całym RODO. Dopiero w trakcie, jak pisałam pracę, to weszło RODO i od tego momentu po prostu były drzwi zamknięte. Jedynie co można, to po prostu na podstawie już starych słowników, na przykład Rymuta, można stwierdzić pochodzenie tego nazwiska, gdzie występuje i tak dalej. Ale już tych nowych informacji to będzie, te nowe informacje to będzie bardzo trudno uzyskać. Tak jak powiedziałam może ci wcześniej, że ewentualnie można podchodzić do swoich znajomych, rodziny i popytać, ale to jest jedyna droga. Ewentualnie można na przykład rzucić coś na Facebooka, czy ktoś się odezwie, napisze, na przykład pochodzę stąd i tak dalej, nazwisko jest takie i takie.
Czy patrząc z perspektywy tej pracy, możemy postawić taką tezę, że Raciborz jest bardzo bogatym, bardzo ciekawym miejscem, gdzie zderzają się i zderzały cały czas różne kultury, różne narodowości i że to jest nasze bogactwo. Czy możemy taką tezę postawić? Czy byłaby za optymistyczna? Ja myślę... No. Alina, tutaj jest taka sprawa. Są dobre ziemniaki, świeże ziemniaki. Tutaj raciborskie, nie? Za złoty 98, nie? Nie wiem, czy jesteś zainteresowana. Znaczy, ja mam akurat dojść odpowiednio, także... No, czekaj. Mam po złotówce. Słuchaj, jak chcecie, to też wam mogę. Kasia, nie wiem do końca, jak to jest. Co? Jak się dzisiaj jechało? Długo jechałeś? 15 minut? 15 minut jechałeś. A droga jakby tam była? U nas logicznie. U nas beznadziejnie. Znaczy tam robię, ale to już ten wiatr jest zrobiony, więc spokojnie można przejechać. Spokojnie przejechałaś. Co powiedziałeś, że co wartości do ziemniaków? No. Kartofle? Po złotówce. No. Młode? Nie, a co ty? Stare jeszcze. Młody jeszcze nie ma. Co ty? Dopiero wyrosły. Zobaczymy. Czy język się tak bawi nazwiskami, że wszystkie możliwości wyczerpie? Może w pewnym momencie tak, ale chyba jeszcze nie ten moment. Ale to jeszcze będzie troszeczkę czasu potrzeba. Aczkolwiek już teraz mało tworzy się nazwisk, bo już one jakby ten to już jest jakby zamknięty. Ale ostatnio słyszałam, nie wiem, może wiesz, na jakiej podstawie w rodzinie królewskiej angielskiej nadawane są nazwiska. To było ciekawe dla mnie. No to muszę chyba usiąść. Mów. Ale to było właśnie fajne, bo ogólnie to jest rodzina Windsorów. No. Każdy z dzieci, czyli ta najbliższa rodzina, totalnie najbliższa, ta jakby linia królewska, dostaje nazwisko po miejscach, które dostały jakby w spadku. Mhm. Nie pamiętam dokładnie, tylko właśnie bardzo mnie to zaciekawiło, bo my jak się rodzimy, na przykład ja się rodzę Zinda i czy tam wyjdę za mąż, czy coś tam, to zmienię nazwisko i koniec. A tam jest coś takiego, że dostaje ziemię i od razu dostaje nazwisko. Także tu może być jeszcze... Myślę, że my też byśmy się zgodzili na takie warianty. Znaczy, najpierw ziemia, nie? Najpierw podarek, a potem ewentualnie jakiś rozwój nazwiska, nie? Josiewicz, Judziewicz, Jurewicz, Jurgielewicz, Jusiewicz, Kiedorowicz, Kilkerowicz, Kilkorowicz, Kiziewicz, Kniedziewicz, Kniewicz, kurczę. Chyba jeszcze raz. Spalone. Od początku czytam. Spalone. Sorry. Nie mam od nie robi. Nie. To mogę właśnie się wydawać. Czy przychodzi ci na myśl teraz jakieś polskie przysłowie, które by spuentowało naszą rozmowę? Polskie. Zaufaj sobie. To jest to przysłowie. No. O, już mam. Cudze chwalić się swego nie znacie. Jak się okazało, rzeczywiście jesteśmy tak ciekawym tutaj rejonem, jeżeli się zajmiemy tak dogłębnie, na przykład nazwiskami, czego bym w życiu się wcześniej nie spodziewała, może tak powiem na własnym przykładzie. Masz jakieś jeszcze czeskie przysłowie na koniec? Wiem, co mogę powiedzieć. Pamiętam, ja uwielbiam bajki czeskie właśnie oglądać. Dzięki temu też właśnie ta trochę zamiłowania do czeskiego. I tam było coś takiego, taka końcówka właśnie. W jednej bajce było takie coś.
już je to udzielano, już je to gotowo. To znaczy? Że już zrobiliśmy, już jest to gotowe. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy za wysłuchanie naszej opowieści. Alina, bardzo Ci dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dziękuję. Jeszcze pamiątkowa fotografia. Proszę Państwa, proszę do aparatu. Musi mieć jakieś promocyjne zdjęcia. To może jeszcze w okularach? To będzie się wbijać światło. Bo nie, zobaczymy. Nie, nie masz tego chyba? A nie, to jest światło, dobra. Bo wygląda poważnie po razie. Tak? Bardzo naukowo. Dziękuję. Czyli rozumiem, że starczy okulary włożyć i się dobrze. No właśnie, to jest jakaś taka forma, wiesz, no niektórzy, wiesz, piszą książki, niektórzy biorą okulary, a niektórzy robią i to. Dobra, no.